Oczywiście, że nie ma sezamu, nie ma. Ale jest poczta, poczta główna. Poczty będą inwigilowane, proszę Państwa. Siedzą babsztyle, mają ciepłą posadkę i robią bleble, terelemele, kukuryku, Lewartow, żydowska, Warszawa, no marszałkowska. Sezamu nie ma, ale jest poczta. Poczta ma być inwigilowana. Poczta ma być sprawdzana, ulica Świętokrzyska. Tutaj na wprost, tam gdzie jest księgarnia, uczyłam się angielskiego języka tefu. Angielskiego języka tefu. No, bo tutaj oni nie mówią po angielsku, tutaj oni nie mówią po niemiecku. Tutaj oni nie mówią po rosyjsku, no bo Warszawa nie jest prawosławna. Warszawa jest żydowska. Żydowska. Żydowska, no oczywiście tak się stało nieszczęśliwie dla nich. PO to potwierdzi, że żydowska linia przegrała. Z jaką linią żydowska linia przegrała? Z Mysią. No, chodźmy szybko, zobaczmy, kto jest winny. Chodźmy szybko, zobaczmy. Czterech śpiących tutaj nie ma, bo tutaj nie ma cerkwi świętej Marii Magdaleny. Proszę Państwa, jest tutaj tylko pałac kultury Stalina i Lenina. Jest tutaj tylko pałac kultury Stalina i Lenina. Zapraszamy i buziaczki przesyłamy. Ulica Marszałkowska, domy towarowe Centrum, Metro Polskie, Metro Warszawa. Zapraszamy. Żydowska Warszawa. Niedługo wioska Gaudytencer się uaktywni. Na sierpień dopiero zapraszamy. Stąd można odjechać do Anglo-Ameryki Białystok sprzed Pałacu Kultury Stalina i Lenina. No tak, gdy wszystkim piątej klepki brak.